Znajdujemy się na terenie warszawskich Powązek, w miejscu, gdzie pochowany jest Marek Hłasko. Niewątpliwie jedna z najoryginalniejszych postaci polskiej kultury XX wieku. Będąc tu któregoś dnia, uznałem, że warto odrestaurować zarówno płytę nagrobną, jak i stojącą tu od kilkudziesięciu lat ławkę. Na to oczywiście potrzebne są fundusze i zbiórkę pieniędzy, najlepiej wśród fanów twórczości Marka Hłaski. Szczęśliwym trafem spotkałem wówczas Marcina i uznaliśmy, że warto przeprowadzić akcję o dużo szerszym zasięgu. I tak właśnie narodziła się akcja Teraz Hłasko, organizowana przez Stowarzyszenie Młode RP, której pierwszym elementem będzie chławka, czyli nowa ławka przy grobie Marka Hłaski, a także... Fundowaniem nowego grobu Marka Hłaski i obchodami 40. rocznicy jego śmierci można powiedzieć, że kończy się akcja Teraz Hłasko. Przez ostatni rok wydaje mi się, że udało się osiągnąć większość zakładanych projektów, głównie dzięki pracy i organizacji Stowarzyszenia Młoda RP. I z tego miejsca, jako poniekąd inicjator tego projektu, chciałbym Wam serdecznie podziękować. Chcemy, żeby to było miejsce spotkań, miejsce, do którego fani Hłaski przychodzą, tak jak na grób Morrisona na Perlasze przychodzą jego fani, tak chcielibyśmy, żeby fani Hłaski przychodzili na jego grób. Czy mi się wydaje, czy to mówiłeś w pierwszym albo drugim filmiku? Mówiłem to już, tak, dokładnie. No i chyba dzisiejszego dnia to się trochę udało. Tak, zdecydowanie tak. Przy grobie ludzie spędzili około godziny, niektórzy nawet dłużej rozmawiali, spotkali się różni znajomi, dawno nie widziani. Ciekawe właśnie, że byli i znajomi, i fani jego twórczości, i fani samej jego postaci. I różne pokolenia. Oj, tak. Była dziewczyna pisząca pracę magisterską. I się dobrze ze sobą dogadywali. Dokładnie tak. Była taka miła, trochę rodzinna nawet atmosfera. A wiesz, co jest największą ciekawostką z dnia dzisiejszego? Słucham cię. Nie wiem, czy kojarzysz dziewczynę, jedną z dziewczyn, która była przy grobie. Wiesz, o kim mówię. Zapewne wszystkich, prawda? Nie kojarzę, ale, wiesz, o myślę, mówię. Że wiem. Naturalnie. Otóż na dzisiejszej uroczystości 12 pojawiła się pewna młoda dziewczyna. Dość młoda. Dokładnie chociaż tak. Chociaż chyba nie tak jak my. Tak. Twierdząca, że jest wnuczką kogo? Marka Hłaski oczywiście, prawda? Nie no, skąd? Właśnie, co wzbudziło konsternację pewną, gdyż jak wiadomo, Hłasko najprawdopodobniej, a przynajmniej nam, ani nikomu innemu chyba nic o tym nie wiadomo, nie miał dzieci. A o, tymczasem nie miał. Ta pani twierdzi, że jest jego wnuczką. Jak to możliwe? Właśnie tego do końca nie wiadomo, ale ta pani ma również przypuszczenie, że jest wnuczką Jerzego Andrzejewskiego. I chyba to jest ta historia to jest oficjalna. Tak, dokładnie tak. Ona zresztą ma tak na nazwisko. Natomiast jaka jest prawda? Myślę, że tego się nie dowiemy. Dokładnie tak. Myślę, że to jest tajemnicą. To jedno z tych prawdziwych zmyśleń, o których pisał Marek. Może tak, może nie. Nie wiadomo. Mamy dzisiaj 39. rocznicę śmierci Hłaski. Dajemy sobie rok i na 40. tą okrągłą rocznicę chcemy pokazać, że zrobiliśmy już sporo, żeby twórczość Hłaski wypromować. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, czy to jest coś na kształt prawdziwego zmyślenia znanego z utworów Hłaski, ale chyba Marcin naprawdę nawiązał pierwszy kontakt z Michałem poprzez grono Marka Hłaski. Na początku nie planowaliśmy, że to będzie jakaś poważna akcja. Początkowo słyszałem o jakiejś ławeczce czy tego typu rzeczach, no więc to wydawało się raczej mało poważne, ale po wstępnych rozmowach Marcina z Michałem cała akcja nabrała o wiele szerszego rozmachu. I tak narodził się pomysł akcji Teraz Hłasko. Rok temu byliśmy w tym samym miejscu, w 39. rocznicę śmierci Marka Hłaski. Wtedy stawialiśmy chławkę i było nas chyba czterech albo pięciu.
Dzisiaj udało się nam zgromadzić trochę więcej ludzi, zrobić trochę większy szum. No i zakończyliśmy naszą akcję Teraz Chłasko. Zakończyliśmy ją tak, jak obiecywaliśmy w zeszłym roku. Chcieliśmy ufundować nowy grób Marka Chłaski i to się nam udało. Także cel został osiągnięty. Zrobiliśmy także sporo innych rzeczy w ramach Teraz Chłasko, a szczególnie w ramach finału akcji zatytułowanego Tydzień z Chłaską. Według mnie najważniejsze w nowym grobie jest to, że on nie jest w zasadzie dla Marka. On jest dla ludzi wokół niego zebranych, tych, którzy się nim interesują i tych, którzy interesują się jego postacią, zarówno jak i literaturą. On jest również dla tych ludzi, którzy go znali i bardzo go polubili, a nawet pokochali. Myślę, że to jest przede wszystkim dla nich grób i to jest najważniejsze. Właśnie tym ludziom należą się podziękowania za pomoc w zorganizowaniu się, za pomoc w wspólnym spotkaniu, za właśnie tą pracę, którą wykonali, by uczcić pamięć tego pisarza, zarazem spotkać się i wzbogacić po prostu siebie. Chcieliśmy, żeby grób Chłaski stał się miejscem kultowym, miejscem spotkań ludzi z Chłaską związanych i to się nam udało chyba troszeczkę. W 40. rocznicę śmierci zgromadziło się tu wiele osób, między innymi Ester, znana z opowiadania Opowiem Wam o Ester, przyjechała specjalnie na tydzień z Chłaską ze Stanów Zjednoczonych. Byli również państwo Hanna i Jerzy Press, przyjaciele Chłaski z okresu izraelskiego, którzy przylecieli z Tel Awiwu. Serdecznie chcielibyśmy podziękować wszystkim gościom. No i grób Chłaski stał się miejscem, w którym spotkali się ludzie z różnych stron świata, ludzie różnych wyznań. Na grobie Chłaski Ester położyła kamienie. Jest to żydowski zwyczaj oddawania czci zmarłym. W niedzielę odsłoniliśmy nagrobek, znowu było sporo osób. Wszyscy spotkaliśmy się o 12. Dokładnie. Rok temu byliśmy tam w 5. Mimo wszystko polecam przyjść na grób Marka Chłaski. A teraz było ponad 50 osób. To jest grób niedaleko stojący 5. bramy. Bardzo łatwo trafić, trzeba wyjść 4. bramą, od razu w prawo przy murze jak najdłużej iść, mija się 5. bramę i od razu na lewo grób Chłaski. Ale Teraz Chłasko uważamy za zakończoną. Na zakończenie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w Teraz Chłasko. No i podziękować również za uwagę. Ze studia Tygodnia z Chłaską żegnają się Adrian Twarowski i Marcin Żukowski. Cóż, na koniec mogę dodać tylko jedno. Panie prezesie, melduję wykonanie zadania. Ja też mogę dodać, panie prezesie, melduję wykonanie zadania. I pozdrawiam prezydenta Kaczyńskiego. Oczywiście. Dziękujemy. Dobra, pozdrawiam.